Cześć, witam w kolejnym wydaniu Teletygodnika. Dziś przeglądnę numer 19. Czas rzucić okiem na dzisiejszą okładkę. Na dzisiejszej okładce Elżbieta Jaworowicz. Mam nadzieję, że ludzkość wyjdzie zwycięsko z tej walki, mówi o pandemii autorka Sprawy dla Reportera. A także Masterchef Junior, finał show. Jakie dania zaserwują młodzi kucharze podczas ostatecznej rozgrywki? A także M jak miłość. Leon porwie Sonię na randkę. Czy Janek będzie miał powody do zazdrości? Tak wygląda dzisiejsza okładka, a teraz czas rzucić okiem, co w środku. Na początek gwiazdy, ciekawostki, wydarzenia. Aktorzy wracają na plan. Ostrożnie i do przodu. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, producenci popularnych seriali w połowie maja zaczynają kręcić nowe odcinki. Czy praca na planie będzie bezpieczna? Maseczki, rękawiczki, płyn dezynfekujący, mierzenie temperatury i odkażanie pomieszczeń. Oto rygorystyczne zasady, które panowały na planie filmowym w Rydze, gdzie ostatnio pracował amerykański gwiazdor Mickey Rourke. Taki rodzaj działania przetestowali u nas także twórcy Leśniczówki, bo ostatnie zdjęcia do serialu powstawały tuż przed ogłoszeniem kwarantanny. Inni producenci mają pójść ich śladem. I właściwie już idą tym śladem, bo widziałem w ostatni weekend odcinki Familiady, nowe odcinki Familiady nagrane teraz, niedawno, bo już były ograniczenia. Było tylko 3 zawodników w drużynie, były odstępy między zawodnikami, były ścianki z plexi, no i przyznam, że wyglądało to trochę dziwnie, ale producenci próbują sobie jakoś radzić, bo widzowie tęsknią za nowymi odcinkami programu. Niektóre trzeba będzie poczekać aż do jesieni, więc jak tylko coś nowego się pojawia, to widzowie już są zadowoleni, że cokolwiek jest do obejrzenia w telewizji. Tradycyjnie czas już na cykl o programach z platform VOD. To warto obejrzeć. Jak co tydzień wybraliśmy dla Was najlepsze filmy, komedie, kryminały, horrory i wiele innych. Coś dla siebie znajdą również fani seriali oraz dokumentów. Polecamy także filmy i animacje dla całej rodziny. Każdy zaś, kto chciałby się serdecznie pośmiać, może zerknąć do rubryki z rozrywką. I wśród propozycji znalazłem w tym tygodniu dwóch papieży. Legendy współczesnego kina wcielają się w ustępującego papieża Benedykta XVI, Anthony Hopkins, i nowego Franciszka, Jonathan Pryce, aby w cieniu kaplicy Sykstyńskiej rozmawiać o wierze w Boga oraz przyszłości Kościoła katolickiego. Warto posłuchać, o czym przez 2 pełne emocji dni tak zawzięcie dyskutowali. Film do obejrzenia na Netflixie. Kolejny film nominowany w tym roku do Oscara. Irlandczyk. Trzymająca w napięciu wzruszająca historia sędziwego gangstera. Frank Robert De Niro po latach pracy dla mafii robi solidny rachunek sumienia. Poznajemy ludzi, którzy byli dla niego ważni. W tym szefa organizacji Rasera Buffalino, Joe Pesci i Jimmy'ego Hoffa, Al Pacino. Majstersztyk. Ten film również do obejrzenia na Netflixie. A teraz coś trochę innego, czyli spektakl w internecie. Piloci, spektakl Teatru Roma, to musicalowa opowieść o miłości przerwanej przez wojnę. Poznamy historię związku Jana, młodego pilota wojskowego, i Niny, aktorki. Tłem są wydarzenia lat 30. i 40. ubiegłego wieku. Przede wszystkim bitwa o Anglię, w której ogromną rolę odegrali polscy lotnicy. W rolach głównych Jan Traczyk, Zofia Nowakowska, Janusz Kruciński. Spektakl do obejrzenia na player.pl. No i jeszcze z kategorii dokument Absurdy drogowe. Krzysztof Ruszała i Kamil Jaśkowski to reporterzy stacji TVN Turbo, którzy przemierzają Polskę w poszukiwaniu tytułowych absurdów drogowych. Wytropią rozwiązania, które zamiast pomagać kierowcom, przeszkadzają i ograniczają ruch. Wyśledzą bezsensowne znaki drogowe, skomplikowane przejścia dla pieszych oraz inne pułapki. 11 sezonów tego programu dostępnych na player.pl. Czas teraz na hity z kategorii dokument. W tym tygodniu wśród propozycji dokumentalnych znalazłem na przykład Ucho Van Gogha. Jaka jest prawda o chorobie umysłowej Vincenta Van Gogha, czy jego śmierć była samobójstwem? Dokumentaliści pokazują życie słynnego XIX-wiecznego holenderskiego malarza. Ten dokument do obejrzenia w poniedziałek o 22 na Discovery Historia. W cyklu Nauka i motoryzacja naukowy roller coaster. Inżynier i podróżnik Rob Bell testuje najszybsze, największe i najbardziej poskręcane kolejki w parkach rozrywki na całym świecie,
analizuje, jak przejażdżki na nich wpływają na ludzkie ciało. Ten program do obejrzenia w niedzielę o 12 na National Geographic. W kategorii kuchnia szokujące potrawy. Razem z Jarkiem Nowakiem dotrzemy do Peru. Prowadzący program poszukuje ekstremalnych doznań kulinarnych. Spotkał się z plemieniem żywiącym się małpami, żółwiami, jajami i jelitami. Ten program w niedzielę o 13.20 na Travel Channel. Czas teraz na propozycje filmowe. Tradycyjnie Teletydzień przedstawia tutaj swoje propozycje na ciekawe filmy, które będą lecieć w tym tygodniu. Ja tradycyjnie już zebrałem również inne propozycje filmowe w tym krótkim materiale. Na początek zaplątamy się w pajęczynę Charlotte i poznamy małe Manhattan. Panda po raz drugi będzie uczyć się kung fu, a zebra Kumba będzie chciała być pasiasta. Leslie Nielsen sięgnie po nagą broń, nie będzie mocnych na Kargula i Pawlaka, a Hobbs i Shaw będą szybcy i wściekli. Wiadomo, że miłość jest wszystkim, często jest wielka, ale czasami mija. Wtedy można dowiedzieć się o wszystkich żonach swojego męża, które były w zmowie. Duchy byłych dziewczyn będą nas nawiedzać, a teść spróbuje zatrzymać zięcia swojego życia. Gliniarz będzie walczył z przedszkolakami, urzędnik założy magiczną maskę, pingwin zostanie surferem, a jaskiniowcy będą się bić o przepis na szampon. Jeszcze raz będzie miłość, tym razem w tańcu. Tańcu zmysłów. Na koniec obudzimy się w poranku kojota, próbując to wszystko wyjaśnić, mówiąc: to nie tak jak myślisz, kotku. Mimo, że to wszystko w głowie się nie mieści. Staram się szukać tu jakichś nowych programów, które są reklamowane właśnie jako nowość w TV i znalazłem z kategorii sport, niby średnio mnie to interesuje, no ale może kogoś jednak, więc mega stadiony 12 wspaniałych. Na tych obiektach piłkarze mieli walczyć o Mistrzostwo Europy. Na razie turniej został przesunięty na przyszły rok, a nam pozostało podziwianie samych aren tych zawodów. No właśnie, Euro 2020 w tym roku miało wyglądać zupełnie inaczej, czyli nie jeden gospodarz, jedno państwo gospodarz i na przykład 4 czy 5 stadionów w jednym państwie, tylko właśnie aż 12 stadionów w 12 różnych krajach. No i to ciekawie się w sumie zapowiadało, że to nie będzie jeden organizator, no ale teraz turniej w związku z pandemią został przełożony i nie wiadomo, czy w przyszłym roku będzie rozegrany również na tych wszystkich 12 stadionach, czy może na przykład będzie jeden organizator. No nie wiadomo, czy zostanie wszystko tak, jak było planowane w tym roku, tylko po prostu zostanie przesunięte o rok, czy będą wprowadzone jakieś zmiany. No a póki co w tym programie Mega Stadiony będzie można zobaczyć te stadiony właśnie od środka. Nie tylko boisko i trybuny, na których siedzą kibice, ale również też pomieszczenia, do których kibice raczej nie mają dostępu. No i pewnie będzie przedstawione, jak te stadiony zostały wybudowane, ile tam się może pomieścić osób, jakie są duże i tak dalej, więc dla fanów piłki nożnej to na pewno ciekawa propozycja. A Mega Stadiony w czwartek 14 maja o 21 na National Geographic. Znalazłem jeszcze jeden program z cyklu Nowość w TV, tym razem Spakowane życie. Patenty na przeprowadzki. Pracownicy 5 polskich firm przeprowadzkowych nie mają łatwego życia. Nosząc ciężkie pakunki, muszą mierzyć się z wąskimi klatkami schodowymi, korytarzami i futrynami drzwi. Starają się też odpowiednio reagować na klientów, których czasami ponoszą nerwy. Na szczęście fachowcom nie brakuje cierpliwości ani niezbędnego w takiej pracy poczucia humoru. W pierwszym odcinku serialu poznamy klienta, który po śmierci żony postanowił wrócić do rodzinnego Gdańska. Zobaczymy też, jak wyglądały przygotowania do jednej z imprez finału tegorocznej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No i to może być ciekawy program. Przeprowadzki to niekiedy bywają koszmary. Wiem coś tam o tym, że rzeczywiście klient, ten, który zleca tą przeprowadzkę, jest chyba bardziej zdenerwowany od tych, którzy mają wykonać tę przeprowadzkę, a właściwie to na nich spada większa odpowiedzialność na tym kliencie. No ale ten, kto się przeprowadza, no to właśnie tylko patrzy, żeby meble nie były obite, żeby nie było coś rozbite, żeby nie były obite ściany na klatce, bo później sąsiedzi się będą czepiać, żeby, nie wiem, coś nie zginęło na przykład gdzieś, nie wiem, przy wypakowywaniu, więc to jest wiele czynników, no, na które właśnie ci pracownicy muszą uważać, a jeszcze się trafi nerwowy
klient, no to może być ciekawie. Jestem sam ciekawy, co w tym programie będzie pokazane, jakie właśnie dziwne przeprowadzki, może jakieś nietypowe. Jasne, są już takie przeprowadzki w stylu amerykańskim, na którymś kanale widziałem coś takiego, ale tam właściwie przewożą cały dom, odpinają z fundamentów i przewożą, ale takie przewożenie po prostu mebli, czy jakichś gratów po prostu, rzeczy, jakichś mebli, na przykład wynoszenie, nie wiem, po wąskiej klatce schodowej, tak sobie wyobrażam na przykład, na czwarte piętro, no to może być ekstremalny wyczyn. No i może być ciekawie coś takiego zobaczyć, bo takiego programu chyba jeszcze nie było. Premiera tego programu w piątek 8 maja o 22:30 w BBC Brit. Czas teraz na temat zakładki i MasterChef Junior. Finał. Ostatnie starcie. Wymyślne dania, oryginalne połączenia smaków i opanowanie to przepis na sukces w MasterChefie Juniorze. Dziś poznamy zwycięzcę piątej edycji tego programu. A finalistami piątej serii programu są Sonia Rudolf, Gaja Suchocka i Franek Lorenz. No i na pewno będzie ciekawie, na pewno będzie smacznie. Mówię, że z każdym rokiem i z każdym odcinkiem ten poziom wzrasta i to się zgadza. W tej edycji na pewno mogę śmiało to powiedzieć. Konkurencje były naprawdę, niektóre były trudne i dzieciaki sobie z tymi wyzwaniami poradziły. No i do finału dotarła trójka najlepszych, choć typowałem trochę innych uczestników, no ale jest zaskoczeniem to, że pierwsza w finale znalazła się 9-latka. To jeżeli by ta dziewczynka wygrała, to będzie chyba najmłodszą zwyciężczynią polskiej edycji MasterChefa Juniora, bo zazwyczaj wygrywali uczestnicy wieku, wiem, 11-12 lat, czyli ci najstarsi, którzy mogą się zgłosić do MasterChefa Juniora. A tutaj taka dziewczynka 9-letnia, no ale nie trzeba spisywać takie dzieci na straty. Zawsze mi się wydawało, jak mówili, że to jest przedział od 8 do 12 lat, że ci 8-latkowie sobie w ogóle nie poradzą, a czasami sobie lepiej radzą niż ci, którzy mają 12 lat i tak by się wydawało, że ci 12-latkowie dojdą do finału, a rzadko oni właśnie dochodzą do finału, albo jeden z nich dochodzi do finału, więc w tym roku jest trochę inaczej. No a kto wygra, oczywiście się okaże. Finał MasterChefa Juniora w niedzielę 10 maja o 20 w TVN. No i jeszcze jeden program, to był rok i Maciej Kurzajewski. Jesteśmy Super Trio. Mówią Katarzyna Zielińska, Marzena Rogalska i Maciej Kurzajewski. No właśnie taki program, że cofamy się do przeszłości. Już były takie programy, że cofano się do jakichś tam lat, ale zazwyczaj właśnie do czasów PRL-u albo coś takiego. A tutaj do konkretnego, specyficznego roku. Jasne, jest to dopasowywane na pewno tak, gdzie było dużo jakichś ciekawych albo takich właśnie może nawet i kontrowersyjnych trochę wydarzeń. No i zbierane jest to w jedną całość, że i wydarzenia, nie wiem, sportowe i muzyczne i jakieś programy telewizyjne, jakieś gadżety z epoki. Więc no i ważne, że to nie idzie po kolei, więc może być na przykład rok 1974 w jednym tygodniu, a w drugim tygodniu może być 2001 na przykład, więc widz ma jakąś odmianę, a nie, że ogląda każdy rok, to by było pewnie nudne. A taka niespodzianka, co będzie w kolejnym odcinku, no może być dla widza zaskakująca, no i na pewno fajnie jest się cofnąć do jakiegoś roku i sobie przypomnieć na przykład, co w tym czasie robiliśmy, albo czy słuchaliśmy właśnie tej muzyki, która jest przytaczana, czy na przykład używaliśmy tych przedmiotów, które w tym programie są prezentowane. Nowe odcinki to był rok w niedzielę o 21:15 w TVP1. Na koniec pani Ilona Łebkowska i seriale Nowych Czasów. W tych dziwnych okolicznościach, w jakich przyszło nam teraz żyć, uruchamiają się w ludziach pokłady niezwykłej kreatywności. Oto rozwiązano filmowe ekipy. Aktorzy, oświetlacze, operatorzy, charakteryzatorzy rozjechali się do domów. Nowe filmy, kolejne odcinki seriali nie powstają. Wróć! Właśnie, że powstają. Okazało się, że można nakręcić serial bez spotkania na planie, bez wielkiej ekipy i nawet bez bezpośredniego kontaktu między występującymi w nim aktorami. Można powiedzieć serial koronawirusowy albo pandemiczny. Na czym polega taki serial? Każdy aktor jest we własnym domu, ma kamerkę lub tylko komputer wyposażony w kamerę. Kostiumy kompletuje ze swojej własnej garderoby, makijaż też sam sobie robi. Scenariusz dostaje mailem, a gotowy film montowany jest z materiałów przesłanych z mieszkań wykonawców za pośrednictwem internetu. Nie ma scen zbiorowych, ba, nawet dwuosobowe scenki powstają całkowicie bez kontaktu wykonawców ze sobą. Nie udajemy, że to taki film, do jakiego przyzwyczailiśmy się przez lata, jest inny, ale przecież nasze życie też jest inne. Seriale te mają jeden istotny walor. Są błyskawiczną odpowiedzią na bieżące wydarzenia. Chyba nigdy nie powstał serial tak bardzo aktualny.
No i to by się zgadzało. Takie aktualne seriale to rzadko powstają, żeby tak od razu. Jasne, często na faktach czy na jakichś wydarzeniach powstają filmy czy seriale, ale to z opóźnieniem, bowiem trwa kompletowanie obsady, trwa kompletowanie scenariusza, żeby jak najbardziej odzwierciedlał wszystko. A tutaj to właściwie chyba scenariusze są z dnia na dzień pisane, w zależności co akurat się dzieje, jakie są nowe obostrzenia, czy nie wiem, cokolwiek nowego wychodzi w czasach właśnie teraz pandemii, no to starają się to w tym serialu w jakiś sposób humorystyczny, mniej lub bardziej przedstawić. Mówiłem już o serialu Będzie Dobrze, Kochanie. No i na YouTubie są jeszcze seriale Kwarantanna, o którym chyba już mówiłem. No i jeszcze jeden taki mini serial właściwie, hashtag Zostań w domu. W rolach głównych Marta Żmuda-Trzewiatowska, właśnie główna postać. Kobieta, która właśnie jest na kwarantannie w swoim bloku, no i czatuje na Zoomie czy na Skype'ie ze swoim sąsiadem, który mieszka piętro niżej, w tej roli Kamil Kula. No i poza tym łączy się przez komunikatory internetowe ze swoją siostrą, w tej roli Małgorzata Kożuchowska, i z mamą Ewa Kasprzyk. No więc taki fajny, krótki miniserial, 2,5 minuty, 3 minuty czasami trwa jeden odcinek. No i jest to wszystko zebrane w takiej całości właśnie. Jak to wygląda teraz życie w blokach właśnie w czasach kwarantanny, że sąsiedzi zaczęli siebie zauważać może bardziej, bowiem kiedyś na to po prostu nie mieli czasu. No a Będzie Dobrze, Kochanie, to już mówiłem o tym. To historia też bardzo relatywna, że dwoje młodych, którzy mieli się pobrać, no zostają właśnie przez tą kwarantannę rozdzieleni, to jeszcze na dwóch krańcach świata, no i mówią sobie, że właśnie będzie dobrze, że kiedyś będzie ślub, kiedyś będzie wesele, no i wreszcie uda im się spotkać. Więc takie seriale jak najbardziej na czasie, no i okazuje się, że nie trzeba wielkich środków technicznych, no ani nie wiadomo jakiej obsady, ani jakiego scenariusza, żeby powstał fajny serial, no, który w obecnej sytuacji no na pewno poprawia humor ludziom, bowiem wielu z nich znalazło się w podobnej sytuacji jak bohaterowie przedstawieni w tych serialach. Ostatni rzut oka na dzisiejszą okładkę, ten teletydzień od dziś w sprzedaży. Tak więc zaczyna się powolne odmrażanie i nie tylko galerii handlowych czy innych punktów usługowych, ale również i w telewizji pojawia się niewielkie odmrożenie. Niektóre ekipy wracają na plan i zaczynają produkować nowe odcinki programów czy seriali, albo przynajmniej jest w planach powrót na plan tych ekip. No i ciekawe, jak to będzie wyglądać. Na pewno będzie to wyglądać inaczej. Spodziewam się, że w wielu serialach będzie więcej zdjęć plenerowych, że w plenerze będą się rozgrywać te sceny, a nie w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie cała ekipa i aktorzy musieliby się gnieździć w jednej jakiejś hali zdjęciowej, że mogliby narażać swoje zdrowie. No a w plenerze to bardziej można zachować te wszystkie odległości, choć to będzie trochę dziwnie wyglądać, jak aktorzy będą stać w dużej odległości od siebie. Już dziwnie to wyglądało w tym teleturnieju Familiada, którego raczej nie oglądam, rzadko oglądam, ale przeczytałem na Facebooku, że będzie nowy odcinek Familiady i myślę, z ciekawości popatrzę, skoro nagrany już w czasie pandemii, no to myślę, jak to będzie wyglądało. No i patrzę, jest pan Karol, są uczestnicy, jakby ich trochę mniej, bo tylko po trzech w każdej drużynie. Są takie przezroczyste z plexi zrobione właśnie takie zasłony, no i trochę to dziwnie wygląda, no ale jakby teleturniej leci, jakby to jest dalej ten sam program, trochę w okrojonej wersji, no ale jednak coś jest, więc trzeba się cieszyć, że chociaż jest to. Jestem bardzo ciekawy też, jak będzie wyglądać na przykład Koło Fortuny, bowiem też dzisiaj widziałem, że zdjęcia do tego teleturnieju ruszyły. Ruszyły też zdjęcia do Jakiej to Melodii. Będzie to dziwne, tak bez publiczności, no ale już odbywały się odcinki bez publiczności. Chociażby pamiętny już odcinek Tańca z Gwiazdami, w którym nie było żadnej publiczności, więc do takich programów pewnie trzeba będzie się przyzwyczaić, że będzie po prostu cisza w studiu i tylko będą uczestnicy danego programu. No i niezbędna, okrojona do minimum ekipa realizująca ten program. No a publiczność nie będzie. Publiczność obejrzy sobie po prostu te programy później w telewizji. No a co będzie z serialami? Scenariusze pewnie będą tak zmienione właśnie, żeby było więcej zdjęć plenerowych. No a te seriale, które tylko odbywają się w pomieszczeniach zamkniętych, pewnie jeszcze nie wrócą prędko do produkcji, no ale też ekipy będą starały się coś wyprodukować, bo dość, że nie mieliśmy nic do obejrzenia wiosną, to może okazać się i tak, że i jesienią nie będzie co obejrzeć. Skoro niektóre programy naprawdę będzie ciężko zrealizować, nie spodziewam się, żeby się pojawiły, choć są już castingi na przykład do MasterChefa czy do programu Top Model, na razie przez internet. Jestem bardzo ciekawy, jak producenci sobie poradzą z tymi programami i jak będą wyglądać kolejne edycje tych programów. No ale sytuacja jest jaka jest, no i również i telewizje próbują sobie jakoś z tą sytuacją poradzić. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia!